już tego śniegu prawie ani ani. O! Cześć! Nareszcie jesteście! A ja tu na was czekam i tak oglądam świat przez okno. No, ale już koniec oglądania. Teraz czas na lisie bajeczki. Jak jest tak szaro-buro i błotniście i trochę zimno, to wcale nie jest tak fajnie wychodzić na dwór i czasem lepiej trochę w domu zostać. I o tym będzie nasza dzisiejsza opowieść, kolejna z serii Lisogrimów, czyli bajek lisich braci Grimm. No, poproszę o książkę. Tak, tak, właśnie tą. O, coś mi tu lata. O, tak. I poproszę, otwórz na stronie 8. O, coś mi tu lata i mnie rozprasza. No, może się zgubiło. To ciekawe, bo dzisiejsza nasza bajka, o właśnie, będzie o mamie Roszpunki, która wyszła na jej poszukiwania, zabłądziła i nie mogła trafić do domu. Ale tak niżej poproszę, potrzymaj, bo nie będzie widać. O. Mnie! Na pewno wszyscy znacie historię Roszpunki, która siedziała sobie w wysokiej wieży. Ale czy wiecie, dlaczego tak było? Posłuchajcie! Dawno, dawno temu byli sobie król i królowa, którzy mieli córkę Roszpunkę. Tak jak każdą królewnę, tak i ją zamknięto w wysokiej wieży. A to wszystko po to, żeby jakiś królewicz przyjechał, uratował ją i mógł się z nią ożenić, jak każe królewski obyczaj. No, nie jest fajnie być królewną. Bardzo to nudne tylko siedzieć w tych wieżach i czekać. Żeby jednak ich córeczce się nie nudziło, król i królowa co tydzień odwiedzali Roszpunkę w wieży. Zawsze razem. Bo królowa miała bardzo słabą orientację w terenie i sama nie znalazłaby drogi do wieży, ani potem z powrotem do zamku. A były to czasy bardzo, bardzo dawne, kiedy nie było ani komórek, ani GPS-ów. No, dacie wiarę? Kiedyś tak było. W bajkach. Któregoś razu jednak król był bardzo, bardzo zajęty. Przyjechała jakaś delegacja i strasznie, strasznie długo ględzili, bo wielu ich było. No i niestety król powiedział do małżonki, że nie da rady tego dnia odwiedzić Roszpunki. Królowa bardzo nie chciała nie odwiedzić córki, więc postanowiła wyruszyć sama. Aha. No i tak szła, 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 rozglądała się w lewo, w prawo i zgubiła drogę w lesie. Wszystkie drzewa wyglądały dla niej tak samo. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale nie wszyscy mają taki zmysł orientacji w terenie jak lisy. Kiedy zdała sobie sprawę z tego, że się zgubiła na cacy, usiadła i zapłakała. A wtedy z krzaczka wyszedł rudy lisek, który bardzo dobrze wiedział, gdzie się królowa znajduje i gdzie jest wieża Roszpunki. Kiedy dowiedział się, czemu królowa płacze, to natychmiast wskazał jej drogę. Powiedział: najpierw prosto, potem w lewo, później w prawo przy małym krzaczku, a potem trzy razy w lewo za każdym razem, kiedy dojdziesz do dębu. Królowa podziękowała i poszła. Ale niestety wszystko pomyliła, bo nie wiedziała też, która to jest prawa, która lewa. Znaczy wiedziała, ale cały czas jej się to myliło i zgubiła się jeszcze bardziej. Nie dotarła do wieży Roszpunki. Nie dotarła również do królewskiego zamku. Król wyruszył na poszukiwania małżonki, ale ta zgubiła się tak kompletnie, że szukali ją całymi latami i bez skutku.
a Roszpunki w tym czasie nikt nie odwiedzał. Nikt jej włosów nie ścinał, więc zarosła dziewczyna jak nie wiem co. A potem przypałętała się czarownica, no i dalszą część historii już znacie. A to wszystko dlatego, że królowa się zgubiła. Koniec! No, jeszcze jest morał z tego taki, że najlepiej nosić takie skarpetki z literkami L i P, które wam podpowiedzą, która to lewa i która prawa. No, i zawsze słuchajcie Lisa. No, to była dzisiejsza lisiogrimowa bajeczka. Dziękuję za książkę. No, tak dzisiaj usiadłem, że słabo ją było widać, ale podziękować trzeba. No, więc to była dzisiejsza lisiogrimowa bajeczka. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. I dziękuję za wszystkie wasze propozycje kolejnych lisich bajeczek. Będę je również realizował, nie martwcie się. No. No. I na dzisiaj to już wszystko. Ja się z wami żegnam i pamiętajcie, jeśli nie jesteście lisami, to uważajcie, żeby się nie zgubić podczas spacerów. Pa! A wiesz co? Ja się też kiedyś zgubiłem. Naprawdę! I to w swoim własnym lesie. To przez przypadek. Ale to się już nie nagrywa, nie?